Artur Maciaszczyk, witam. Stowarzyszenie Pana Widać się kłania. Dzisiaj rozmawiamy z Panią Weroniką Mrozińską z Lepiej Lepiej z Katowic. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy w ramach projektu Działasz, Szanujesz, Nie Mobbingujesz. Dlaczego zdecydowaliście się na udział w ogóle w tym projekcie? Zdecydowaliśmy się na udział w projekcie, dlatego że z jednej strony mamy świadomość tego, że nie jesteśmy w żaden sposób zobligowani do posiadania wyszczególnionych procedur na naszym etapie rozwoju organizacji, bo nasza organizacja liczy poniżej 10 osób aktualnie, jesteśmy jeszcze młodą organizacją. Natomiast mając świadomość tego, że chcemy, żeby nasza organizacja rosła, żeby liczba pracowników się zwiększała i równocześnie chcąc zachować zawsze jak najlepszą atmosferę pracy, zdecydowałyśmy się podjąć właśnie tego typu działania już na tym etapie, żeby mieć to przygotowane na przyszłość i żeby być przygotowanym na ewentualności, które mogłyby się wydarzyć wraz z rozwojem takiej organizacji. A czym wy się w ogóle zajmujecie? My jesteśmy taką przestrzenią, w której można sobie wynająć regały, można sprzedawać swoje rzeczy. Generalnie zajmujemy się stymulowaniem obiegu wtórnego odzieży i funkcjonuje to w taki sposób, że nie jesteśmy ani standardowym Ciucholandem, ani standardowym komisem, tylko właśnie jesteśmy takim unowocześnioną formą komisów, które można sobie wynajmować przestrzeń, wystawiać na niej swoje rzeczy, a z kolei od strony klientów kupujących można przyjść, znaleźć dla siebie coś nowego z ekologicznego źródła, ale bez takiego standardowego, powiedzmy, anturażu Ciucholandu, jaki jest nam znany z innych miejsc. Czyli okej, chcę u Was coś sprzedać, wynajmuję sobie kawałek przestrzeni, wystawiam swoje rzeczy i muszę tam być fizycznie, pilnować tych rzeczy, czy jak to wygląda? Nie, funkcjonuje to w taki sposób, że wynajmujemy właśnie regał na określony czas, przynosi się do nas takie rzeczy, samodzielnie się je wycenia, przyczepia się metki i my się zajmujemy obsługą sprzedaży. Także naszą usługą dla klientów sprzedających jest usługa pośredniczenia w sprzedaży ich przedmiotów. I za taką usługę właśnie się płaci w formie wynajmowania tego regału. I co, macie dużo klientów? Generalnie cieszy się to popularnością, bo to ciekawy pomysł w ogóle jest na funkcjonowanie. Jak najbardziej. Myślę, że jest to model biznesowy, który tak naprawdę trafia do prawie że każdego, bo w sumie prawie że każdy ma jakieś nadmiarowe rzeczy w szafie, których mógłby się chcieć pozbyć. Oczywiście tutaj mówię właśnie z perspektywy tych klientów sprzedających. My staramy się docierać do takich klientów, którzy normalnie nie są dostatecznie zdeterminowani, żeby na przykład wystawiać rzeczy w internecie. Dlatego, że ta sprzedaż internetowa jest oczywiście bardzo dostępna i jest świetną metodą na sprzedaż swoich niepotrzebnych przedmiotów i danie im drugiego życia. Natomiast z drugiej strony jej minusem jest to, że jest bardzo angażująca, czasochłonna, pracochłonna. Dla części osób też stanowi pewną barierę technologiczną i my się staramy do tych osób docierać tak, żeby po prostu przychodzić i do nas te rzeczy u nas wystawiali w dużo bardziej uproszczony i przyjazny sposób. Już nie mówiąc o tym, że trzeba ten przedmiot pakować i go wysłać, to już jest dla nich dokładnie. Odpowiedzieć też na 50 pytań o dodatkowe wymiary, dodatkowe zdjęcia, a może jednak coś bardziej z tej strony, z tamtej. U nas przez to, że ta sprzedaż jest na miejscu, też jest odcięty ten element niepewności związanej ze sprzedażą internetową, tylko no, standardowo klienci przychodzą, oglądają rzeczy na miejscu, mierzą je, kupują i w taki sposób się to odbywa. No to ciekawa działalność. A wracając do tego mobbingu właśnie, czym jest dla Was mobbing? Mam wrażenie, że nieco nam się ta definicja zmieniła oczywiście po odbyciu całego programu, co myślę, że jest pozytywne, bo to znaczy się czegoś nauczyłyśmy. I tak jakbym to teraz zdefiniowała, to są to takie zachowania w miejscu pracy, one mogą iść zarówno z góry na dół, jak i z dołu do góry, które niszczą atmosferę w pracy, są nieuzasadnione i w efekcie niszczą kreatywność zespołu. Właśnie nawet miałyśmy taką dyskusję po udziale w programie, czy mobbing niszczy też produktywność w zespole. Stwierdziłyśmy, że tutaj może być różnie, bo mogą być różnego rodzaju sytuacje. Może być tak, że może być taki mobbing, który rzeczywiście powoduje, że po prostu ludzie w miejscu pracy nie są już więcej zmotywowani do tego, żeby tę pracę wykonywać, ale może być też tak, że właśnie chcą tym bardziej nadrobić wszystkim, pokazać, że są rzeczywiście zdolni do wykonywania takiej pracy. Natomiast zdecydowanie taki stres w miejscu pracy jest czymś, co absolutnie zabija kreatywność. I, no i
I myślę, że w sumie tutaj mogę postawić kropkę. On to promuje przede wszystkim, tak? No osoba, która jest, że tak powiem, niezadowolona z pracy i z przebywania w tej pracy, nie będzie pracowała efektywnie. No. Tutaj akurat trudno oczekiwać jakiegoś innego efektu końcowego. Macie już jakieś standardy wypracowane, które już wdrażacie lub będziecie wdrażać? Tak, to znaczy, tak. Mamy wypracowane procedury, które właśnie wynikają z udziału w projekcie. Są to procedury, nad którymi pracowaliśmy wspólnie z fundacją, także one są już są tak naprawdę dokończone. I teraz jesteśmy na takim etapie, że będziemy mieć w przyszłym miesiącu nasze takie kolejne spotkanie miesięczne z pracownikami, bo co miesiąc się spotykamy na takim po prostu spotkaniu organizacyjnym, żeby przekazać po prostu różne rzeczy, które się dzieją w organizacji. Dlatego, że no, w naszym oczywiście modelu działania to nie jest tak, że pracownicy siebie też widzą wszyscy na co dzień, dlatego że po prostu działamy w systemie zmianowym, więc zawsze sobie musimy raz w miesiącu takie jedno spotkanie wygospodarować. I w trakcie tego spotkania będziemy też rozmawiać o tych procedurach i chcemy, żeby każda z osób się z tymi procedurami zapoznała, żebyśmy byli w stanie rzeczywiście to wdrożyć już do takiego codziennego życia organizacji. Było coś takiego, co odkryliście jako mobbing, co się na pierwszy rzut oka nie wydawało być mobbingiem? Proszę powtórzyć pytanie, bo coś mi akurat przerwało. Było takie zachowanie, które na pierwszy rzut oka nie wydawało się mobbingiem, a okazało się być mobbingiem w dłuższej perspektywie? W naszej organizacji? Generalnie, tak, w ramach tego projektu udało się Wam coś takiego zauważyć? Były na pewno takie rozmowy dotyczące zachowań, które my widzimy właśnie wewnątrz zespołu, które właśnie konsultowałyśmy w trakcie uczestnictwa w projekcie, czy to nosi znamiona mobbingu, czy nie. I nie chcę w sumie przytaczać konkretnych przykładów, bo to są właśnie przykłady z życia naszej organizacji. Natomiast generalnie, na całe szczęście, w każdym przypadku udało nam się dojść do wniosku, że rzeczywiście, gdyby to były działania takie bardziej długotrwałe, no to wtedy by mogło się taki mobbing przerodzić, ale udało nam się wdrożyć jakieś kroki zaradcze, żeby po prostu te sytuacje uległy zmianie. No i to właśnie się zresztą wydarzyło dzięki udziałowi w projekcie, także miałyśmy tutaj też takie nasze małe wewnętrzne zmiany. Czyli taki konflikt, który się mógł przerodzić w mobbing, w skrócie mówiąc, tak? Okej, czyli co, w tym roku uda się Wam wprowadzić te standardy już do funkcjonowania, czy w przyszłym roku, jak to będzie wyglądało? Myślę, że w tym roku, właśnie po tym spotkaniu naszym organizacyjnym grudniowym, w sumie też mi jeszcze jedna teraz przyszła kwestia do głowy, że też w trakcie projektu, to jest chyba nawet bardziej bezpośrednia odpowiedź na to poprzednie pytanie, doszliśmy do wniosku, że była jedna sytuacja w historii organizacji wcześniej, która się wydarzyła na płaszczyźnie naszych pracownic, które się zajmują obsługą klienta, którą rozwiązałyśmy dokładnie w taki sposób, jaki teraz mamy opisany w procedurach. Tylko że było to zrobione w taki nieświadomy, powiedzmy, sposób, to znaczy intuicyjnie po prostu została ta sytuacja rozwiązana, zostały przeprowadzone mediacje, później spotkanie, wdrożone działania zapobiegawcze i w taki sposób ta cała sytuacja została rozwiązana. Także w sumie miałyśmy w historii już taką jedną sytuację, która rzeczywiście nosiła znamiona mobbingu właśnie na poziomie naszych pracownic. No ale całe szczęście została wtedy rozwiązana i też nie trwało to szczególnie długo. Natomiast rzeczywiście pod takim kątem mam wrażenie, że taka wiedza otwiera oczy, bo się patrzy na tego typu sytuacje zupełnie inaczej, bo tak to wtedy pomyślałyśmy, że to jest po prostu jakiś tam konflikt i tyle, ale rzeczywiście on nie był za bardzo uzasadniony i był po prostu takim trochę nękaniem jednej osoby właściwie bez powodu. No to im mniej takich sytuacji, tym lepiej tak naprawdę. Te procedury faktycznie mają ułatwić życie. No i życzę powodzenia w wprowadzaniu tych procedur. Dzisiaj naszym gościem była pani Weronika Mrozińska, lepiej z Katowic. Dziękuję za Dziękuję. rozmowę.